Zapraszam na kolejny przełomowy w karierze w sumie chyba obu tych zawodników pojedynek z Mistrzostw Świata 2024. W dolnym lewym rogu na czerwono Hiro, zawodnik teamu Weibo Gaming z Korei Południowej. Ostatnia nadzieja Protossów i ostatnia nadzieja Korei Południowej. Z drugiej strony na niebiesko zawodnik teamu Liquid, oczywiście złoty chłopak Clement Desplanche, zdany jako Clem. Jedyny, ostatni Terran w najlepszej czwórce tego turnieju. Ogromna presja, ogromne marzenie, żeby zdobyć tytuł Mistrza Świata. Na pewno jest potencjał, patrząc na to, kogo pokonał, jakie osiągnięcia też miał w ostatnim czasie. Potrafi pokonać każdego. No ale to jest jednak Hiro. Hiro, który się wczoraj, dzisiaj, no bardziej wczoraj w sumie, odpalił. Grał naprawdę fenomenalnie. Wszedł jednym susem do najlepszej czwórki turnieju i to właśnie jeszcze Protossami. Boże, co my oglądamy w ogóle? Co tu się dzieje? Pylon w jakimś dziwnym miejscu, ale najpierw w bazie pierwszej Pylon Gateway. Tutaj też jest Pylon Gateway. No, widać, że Hiro dobrze się tam zastanawiał, co można zrobić na Clema. Przypominam, że w półfinale Mistrzostw Świata właśnie mamy format do 4 wygranych, także taki nawet troszeczkę wydłużony. No, finał to w ogóle będzie Best of 9, czyli najlepszy z 9 do 5 wygranych będzie finał. Teraz mamy do 4. No i zobaczymy, kto dołączy do finału. Ten pojedynek jest w zasadzie o dodatkowe 70 tysięcy dolarów. Mają zagwarantowane już 80, więc i tak jest naprawdę ładnie. Ale każdy chce być tym najlepszym aktualnym mistrzem. Zalota pędzi przez mapę. Leci do przeciwnika, Zaloto Hiro. No, jeżeli ktoś robi takiego gatewaya, to jedno jest pewne. Chcemy wcześniej zaatakować rywala, tu nawet nie ma innej możliwości, ale Clem jak zwykle. Szybki, żwawy swoim Reaperem, już obija Zelotę. O, ej, będzie błąd. No, na początku, stresik może. Pewien u Clema, no ale kto by się spodziewał, że tutaj nagle taka adeptka wyrośnie, bo wszystko jakoś dziwnie przyspieszone, jakoś tak inaczej. No i Clem, zwróćcie uwagę. Robi już asekuracyjnie Command Center właśnie na wzniesieniu, tak, żeby jego Hiro wczesną presją nie zaskoczył. No myślę, że Clem, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, bo na pewno było trochę czasu na przemyślenia i w hotelu, i wczoraj po skończonych rozgrywkach, myślał sobie, no trzeba pewnie zagrać bezpiecznie start na Hiro, czyli z właśnie ekspansją na wzniesieniu, żeby jakieś zloty adeptki go nie zamęczyły. No, Hiro by go tutaj naprawdę przeorał, gdyby baza była budowana od razu na dole. Zelota stracony, trochę szybko, adeptki próbują wyłapać, wyłuskać jeszcze jakiegoś Marina, może oba. Jest Stalker, on ma większy zasięg, więc mógłby podejść. Oj, właśnie podchodzi. Dziwne, że Hiro nie kliknął jeszcze w... Co się dzieje? No, Hiro tutaj taka momentami wątpliwa kontrola, ale podokańczał, obite... Ej, co się dzieje? Co? Hiro zrobił salwę w Supply Depota. I to nawet chyba nie jedną. Ojej, i teraz stracony Stalker. Clem fajnie też tak trochę wydawało się, że może za wcześnie schodzi z rampy, ale jednak wiedział, co robi, bo... Tak jest, tego Stalkera wyłapał pierwszego i teraz jeszcze jednego, no idealna. Aj, może nie taka idealna kontrola. Jeden punkt zdrowia. Trochę ma pecha momentami Francuz. Ach, no i dokończył. Jednak ładna gra. Mariny schodzą, żeby dać wizję w krzaki. Kto robi jakieś centry do tego wszystkiego? Hiro miał jakąś wizję, jakąś fantazję, że teraz może będzie na dole stać i blokować zejście Clema z tej rampy. No ale Clem się w ogóle nie patyczkował. Jak miał cyklona, od razu rura na dół. Orbital też się kończy, ale chciałem powiedzieć, że Oracle leci. Hiro chciał opóźniać ekspansję Francuza, nie do końca się to udało, więc no nie jest to wymarzony start Protossa. Szczerze mówiąc, nawet bym powiedział, że jest to bardzo słaby start, biorąc pod uwagę, ile ma robotników, a ile ma Clem i do tego jeszcze te wszystkie muły trzeba doliczyć, ale teraz może być spory błąd Francuza. Hiro jak zwykle atakuje nawet w pozycji, która wydaje się no słaba. No ale strata Sentry to kosztowna rzecz. Halucynacja Oracle nie spowodowała jakiejś paniki u zawodnika teamu Liquid. W ogóle się nawet nie obruszył. Podoba mi się pomysł Hiro. Tak wszystko było grubo przemyślane. Jeszcze do reczki. Ależ perfidne buildy, ale na razie to nie działa. Widać, że chce koncepcyjnie ograć Clema jakimiś właśnie niewygodnymi zagrywkami. Na razie chyba nie ma co wchodzić z perspektywy Weibo Gaming.
trzy raksy, fabryka. Plan Klema chyba jest prosty, zrobić jak najwięcej wojska i zaatakować w miarę wcześniej, żeby nie doszło do jakiegoś dziwnego scenariusza. Ciekawsze, czy Klem pomyśli, że mogą być jeszcze Dark Templary, no widział halucynację Oracle, więc to może być coś takiego. Nie latającego na pewno. I szarża też od Hero. No naprawdę podoba mi się, jak on gra. Tylko, że no nie działa. Podoba mi się, tylko, że nie działa. No to się zdarza. Deptka wskoczyła. Może to jeszcze coś wyłapie, chociaż jedno SCV by pewnie chciał Hero. Ale ważniejszy może się okazać zwiad. Kareczki już idą, Hero. Będzie zaraz kosić SCV planowo, docelowo, ale czy aby na pewno to się uda? Ej, w sumie Klem? No, nie ma tak za bardzo miliona skanów. Ciekawe, czy zdoła to obronić. No w ostatniej chwili dosłownie ten skan musi tutaj polecieć. Teraz jakoś tak mniej więcej. Klem potrafi zauważyć takie rzeczy. O, wchodzi. No i weszedł. Że to jest duża sprawa, że on wszedł, że on teraz będzie atakować SCV. Wielka rzecz. Do tej pory co najmniej słabo szło Hero. Ale się trochę poprawiło. Dobra, może żartowałem. Oba Dark Templary wyjaśnione. Dobra. Nieważne. No i turret. I turret będzie gotowy przed tym, jak przyjdzie trzeci Dark Templar. Nic nie wychodzi jak powinno. Protosi po prostu nie działa. Nie ma cudów. No ale dobrze. Ten Dark Templar. W ogóle jeszcze blink do Dark Templarów robi Hero. Taki styl z zeloty z szarżą plus Dark Templary z blinkiem. Ciekawe. Jedno darmowe uderzenie w Siege Tanka. Klem chyba nie miał skana. No tak, chwilę temu jeszcze nie miał, teraz ma. Jeden dostępny. Przestawia się. Teraz jak widzimy, Maruder został lekko obity. Ale żaden Dark Templar nie zrobił jakichś takich obrażeń, które by spłaciły koszty poniesione przez Protosa. Fajne jest to, że on się tutaj blinkuje na wzniesienie dzięki też halucynacji Feniksa, ale to po prostu nie działa. No i Klem ma wrażenie, że idzie jak po swoje. A to jest kolejna halucynacja, może. Halucynacje, wszędzie halucynacje. Ciekawie gra Hero. I kolejny Dark Templar. Ile on wydał już pieniędzy na te Dark Templary? Zaraz sobie to podliczymy. A na razie... jeden skan mógłby dwa Dark Templary objąć. A Klem chyba wie, żeby nie skanować, no bo jeżeli zeskanuje ten Dark Templar, to oczywiście natychmiast zostanie wycofany przez teleportację i zmarnujesz skana, więc może lepiej nie używać, poczekać. O, na Ravena sobie gra, no i to jest fajne. To jest bardzo fajne. Grasz na Dark Templary, zwłaszcza z blinkiem, no to Raven. Ile padło? 4 Dark Templary, czyli 500 minerałów i 500 gazu. To nie są tanie rzeczy. Hero ma straty większe około 1000. Jeszcze jeden Dark Templar w pierwszej bazie Francuza. Tutaj z Ravenem został zniszczony Dark Templar stojący na froncie. I myk Dark Templara. Kolejnego, bez skanów. No teraz to jest zupełnie inna metoda. I Hero. Tylko zeloty. W sumie Sentry też jest sporo, to jest ciekawe. Czy będzie w stanie jakoś się magicznie wykorzystać. No, zelota się w krzaku przekręcił. Tam chyba postanowił przyjąć rolę defensywnego zawodnika. No grasz na Hero, więc on tylko ciągle atakuje, jeszcze mając mniejszy limit. Już czasami nie wiesz, co zrobić. Tutaj też była teleportacja Dark Templara przez minerały, dlatego on jest w STV-kach. Hero lawiruje. Tutaj jeszcze mamy kontrę Klema. Trochę zwiększa się tempo rozgrywki. No i tak już było całkiem wysokie od samego początku. I do pierwszej bazy Klem. I na pewno będzie klikać po probach. On tutaj walczy o wszystko, o mistrzostwo. Ale to byłby szał, gdyby z kolei wygrał Hero całość, bo od 9 lat, czy 8 w sumie, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale w 2015 roku po raz ostatni Protoss zdobył tytuł Mistrza Świata. I był to oczywiście SOS. No to byłoby wydarzenie, jakby na tym patchu, na tych mapach zatriumfował... O, właśnie Hero! Ale kuleczko!
No cudowna była to kula i po raz pierwszy od długiego czasu widzę przewagę w zaopatrzeniu u Hiro. Kula dała fula i odzyskał werwę. No tutaj trochę kłopotliwa, jest kolejna kula. No tym razem nie bardzo. Nie siedzi ta kula. Osobienie pancerza protosowych jednostek zagrał Klem. No ma mniejszą ekonomię Klem, ale za to mikro i jednostki się jak najbardziej zgadzają. Nie wierzę, że Hiro schodzi z tej rampy, zloty wyparowały. I dalej walczy Hiro. Nie wiem, czy może, czy powinien. Oj, teraz podniesie. No wiedziałem, że podniesie. Szybko ręki Klem. I ucieka. Solidna robota. Tu jest jeszcze Medivac z dwoma maruderami, żeby zatrzymać wydobycie za chwileczkę. Ciężko jest kontratakować z lotami na tej mapie, bo nie ma za wielu ścieżek. W zasadzie są dwie na środku i to wszystko. Można jeszcze próbować jakieś odblokować w innych miejscach. Zatrzymana budowa czwartej bazy. O, ghosty. Pojawiają się w arsenale Klema. Oczywiście Hiro cały czas będzie budować Disruptory. Jest kolejny desant francuskiego zawodnika. No i naciska na natural Protosa. I od razu leci dalej. No to jest w ogóle wiele cennych rzeczy do rozwalenia. Kanon też próbuje pomagać w obronie. Aż dziwno, że Klem nie wleciał tym atakiem jednocześnie, ale za to podchodzi od przodu. Tempo też chce narzucić swoje Klem. No przede wszystkim na tych mistrzostwach tak się właśnie wykazywał bardzo agresywnym stylem w porównaniu do innych teran. Oni też tak potrafili... O, co? Co tu się stało? Jak to... Co? Hiro by was z samego siebie chyba przywalili z raptorem. Interesujące. Chyba, że coś mnie tutaj wzrok mylił. Może po prostu zniszczył tego stalkera niechcący. To się zdarza, nawet najlepszym jak widać. To najlepszy protos świata aktualnie. Tylko on pozostał. Ale to samo można powiedzieć o terranach. Nawet Kjur, nawet Maru polegli. A Klem jeszcze żyje. No. Kulki mogą oczywiście takie miny rozwalić. Tutaj latanie cały czas ma miejsce. Hiro ma bardzo dużo jednostek do obrony w swojej drugiej bazie, co oznacza, że może mu na froncie zabraknie. Klem jeszcze raz podchodzi, ale w takie miejsce, gdzie Hiro się chyba tego nie spodziewa. No Disruptor w ogóle jest bez szans. Osłabiony przez EMP oraz spowolniony przez Marudera. Tu jakiś Dark Templar chodzi. Tutaj te dwa Marudery wcześniejsze atakują. Jeszcze jeden desant Klema do bazy pierwszej. Tutaj Klem, tam Klem, wszędzie Klem. Sensowne rozdzielenie. I walczymy w dalszym ciągu. W pierwszej bazie też, kurczę, no ten kanon... pęka. Teleportacja, ciekawe. Disruptor stracony. Tu się chyba na razie nie może dobrze wymienić Protoss. Nie widzę tego. Mimo, że... ulepszenie. 3-0 będzie mieć zaraz Hiro. Klem ma 1-1. Trochę właśnie w aspekcie umocnień do piechoty zaspał. Ale ma ghost. To najważniejsze. Planetarka na środku mapy, żeby zabezpieczyć czwartą bazę. No i znowu rozciąga rozgrywkę Klem. A nie po minach. Ale chyba trochę po tych minach jednak chodzi. Chwila pozornego spokoju dla Hiro. Ale widać, że Klem mu tutaj łatwo z odcisku nie zejdzie. Ciekawy pomysł, żeby asymilator atakować, no ale w sumie nie było innych celów. O, wejście Klema. O, to odważne. Niezłe szpagaty w sumie. Tu i tak zniszczył dwie kule i jeszcze innych uniknął. Tutaj też był Nexus zatrzymany. Tutaj oczywiście desant Marudera. Cały czas Klem jedzie na kilka frontów. Udało się też na środku znowu wjechać. I jeszcze flanka. O, panie, ale go Klem zmiażdżył. Pięknie go ograł. Tak mobilnością, jakoś flanką, w ogóle całym pomysłem na ten środkowy, już może lekko późny etap rozgrywki. No nie ma obrony Hiro. Ma jakiś kontratak zelotowy, który pędzi przez mapę, ale ja nie widzę opcji, żeby on to przeżył. Tutaj są te zeloty, te kontrataki. Klem natychmiast ucieka robotnikami. Robofacility zniszczone. Tutaj, ach, to jest ten pusty medivac. No ale i tak może lekko rozproszyć. No i miazgunia. Defensywa Klema już się formuje. Z Liberatorem to będzie nawet w sumie proste zadanie. No i za dużo jest Francuza. Pierwszy punkt musi pójść na jego konto, co pokazuje nam, że dalej jest forma, dalej jest dyspozycja i potencjał na mistrza świata. Ale na pewno nie skreślajmy Hiro, skoro on takie dzikie zagranie wystosował. Gateway w ogóle, pierwszy raz coś takiego widziałem. GG.
druga mapa to Golden Aura. Jesteśmy oczywiście w górnym lewym rogu i jest tutaj Hero, Weibo Gaming. Z drugiej strony ostatnia nadzieja Terran, Team Liquid Clam. Zawsze jest dobrze wygrać tę pierwszą mapę, bo jeszcze na pierwszej to chyba najbardziej jest taki stresik. Potem to już każda kolejna trochę jest teoretycznie łatwiej, tak emocjonalnie, bo już człowiek się oswoił na scenie z tym środowiskiem, z tą całą walką. Ale nie da po sobie w sumie Clam wiele poznać. Bardzo dobre mikro, podnoszenie. No wiadomo, tam się raz zagapił, taka gigantyczna kula się połączyła z jego jednostkami, ale był za bardzo już do przodu, zwłaszcza po tym, jak się wiele akcji Hero od początku nie udało, zaczynając od tego gateway'a dziwnie ustawionego na mapie, potem oczywiście potracił stalkery czy te sentry w skromnych puszach środkiem mapy jeszcze bez jakiegoś blinka, potem Dark Templary w sumie też niespecjalnie się udały. Dopiero jak był blink do Dark Templarów, to coś tam niby wchodziło, ale no nie był w stanie wynagrodzić sobie wcześniejszych błędów jakoś Hero. Nie naprawił tego. No i tutaj też ciekawe otwarcie ze strony Koreańczyka, bo w ogóle bez zwiadu gra. No może minimalnie się rozgląda tu i ówdzie, ale generalnie bez zwiadu Nexus. O i zobaczcie, jaka zmiana Clama. Szanuję to bardzo. Kurczę, jakie to jest mądre, nie? Żeby teraz... Chociaż wydaje się mądre, bo na Hero to też tak nigdy nie wiadomo. Ale jednak zobaczcie, jak odważnie, bez zwiadu i robi ekspansję na dole, bo on no, pewnie ma takie przekonanie graniczące z pewnością, że Hero raczej znowu proxy nie zrobi, no bo tak niby best of seven, niby możesz przegrać z dwie mapy, tak ryzykując, ale może lepiej nie doprowadzać do 2-0. No i dlatego Hero właśnie na Golden Aura trochę inaczej otwiera, trochę bezpieczniej. No też pewnie właśnie to jest podyktowane tym, że ta mapa jest taka duża. Tutaj się można spodziewać Stargate'a, ale Hero uwielbia Blink, potrafi to grać. To jest taki poziom podobny do Max Paxa, jeżeli chodzi oczywiście o wykonanie. Więc też przerażająco mocne. Forgate Blinki. Od wielu lat to robi, nawet pamiętam jakieś jego mecze na Innovation, gdzie robił Forgate Blinki. Tak po prostu wskakiwał i wygrywał. O, a Hero zaczyna od otwarcia Stalker Sentry. Sentry to jest bardziej do zwiadu, no bo już wiele lat temu została wprowadzona zmiana dająca Sentry natychmiastową umiejętność halucynacji od nowości. Kiedyś trzeba było to opracować w Cybercore. Ale uznano, że protości mają trochę za mało opcji zwiadu i może lepiej, żeby Sentry taki zwiad miała, bo i tak jest trochę kosztowna. No i też nie jest taką świetną formą defensywy na samym początku. Jak widać, drugi gateway zagrany przez Hero. Zero zwiadu. I Hero, i Clama. I to ja szanuję. To są zawodowcy po prostu. Gotowi na wszystko. Clam sprawdza, czy coś nie powstaje koło jego bazy. Dlatego tak biega marinem tutaj przy krawędzi. Tutaj również na godzinie 6. Cyklon wyjeżdża na mapę. No, Clam chyba będzie wywierać zdecydowaną presję. I to mi się podoba. On nic nie zmienia. Ta presja półfinału w ogóle na nim nie ciąży. Jest... No nie, serio? Ajajaj. Hero próbował zaparkować się dokładnie w tym miejscu, żeby nie mógł go atakować Cyklon, bo nie miałby wizji na wzniesienie, ale coś nie zagrało, coś poszło nie tak i nie kliknął wystarczająco wcześniej i precyzyjnie. No tak, to by chyba przeżył Phoenix, a przynajmniej chwilę dłużej by go miał. Jest to pewna strata. No ale Hero i tak zobaczył Cyklona, to już jest spora informacja, bo takie manewry, jak teraz widzimy, Clam już wykonywał wcześniej. Hero prawdopodobnie wie nawet, z czym walczy. Ale popatrzmy, jak będzie wyglądać jego kontrola. Ważne, żeby Sentry uciekała. Clam oczywiście w natarciu. Medivac się rusza. Ach, ten Medivac do pierwszej bazy od razu został wysłany. Ciekawe, ciekawe. Hero idzie. Spodziewa się takiego zagrania też. A, i to są już nawet trzy Stalkery, z czego jeszcze czwarty się warpuje. Osy tego Medivaca. A, no i nie da się uciec Cyklonem czy Marinami. Fajne, fajne zagranie Hero, ale do Naturala też coś wchodzi. No i bateria w pierwszej kolejności zniszczona przez Clama. Fajnie wypatrzył lukę. O, i Sentry też wyłapał. I ile probek? Już 7? Dobra, to się już chyba udało. Wiadomo, że... I co jest? Hero? O Jezu, jak się zagapił. No to no nie wiem, coś poszło grubo nie tak. Coś bardzo nie wyszło. Nie powinien teraz... Ja ci jeszcze, 8 proba. No dobra. Kto by pomyślał, że to Hero będzie tym bardziej zestresowanym, a niby starszy, bardziej doświadczony. Jeszcze po wojsku w dodatku. Ale ewidentnie nie idzie.
jeszcze się pogubił, nie wydał komendy ataku stalkerom i one się przetuliły do marinów, a nie powinny. Liberator. Jak wisienka na torcie, ale to wkurza. No, tragedia, tragedia absolutna, bo wiesz, stalkerami jesteś po drugiej stronie mapy, chcesz zadawać obrażenia, to Klem je zadaje. Jeszcze Klem próbuje liberatorem umęczyć. Jestem pod wrażeniem, no i nawet trochę jestem zaskoczony, że teraz go ponownie rozstawił. No i będzie skok do pierwszej bazy, ale to już Siege Tank, jeden, drugi gotowy. No bardziej przygotowany niż Klem chyba nie da się być. A, może? Może jednak się da. Techlaba chyba Hero upatrzył. Ale Observer stracony i ten Techlab chyba nawet nie spłonie. O! No, chociaż Medivaca rozwalił. Udało się to chyba uratować. Tutaj Grzegorz Gaśnica jest potrzebny. O, Techlab może spłonie. Nie spłonie. Jest Grzegorz Gaśnica na miejscu. Doskonale. No, jakie roszady na budynkach. Dobra. Każdy jakąś swoją dobudówkę musi mieć potrzebną na resztę tej mapy. Hero wpatrzony jak szpak w 5 zł, gdzie tu może jeszcze wskoczyć? No może tutaj, no ale też jest Siege Tank, no i tak właśnie. O, może i da radę. Klem akurat zaczął składać tanka, jaki fart. Trochę szczęścia nie zawadzi. Nie no, niby ten warpism tutaj już za wiele nie zrobi. Liberator cały czas rozstawiony, ale ciężko będzie mu coś osiągnąć. Dolatuje Raven i już w dwa miejsca atakuje Klem. A Liberatorem to może jakoś wybitnie nie atakuje. Chociaż myśli o jego przestawieniu i ojeju. Ej, no nie, no. Jak, ojeju, o jak nie wchodzi. Boże, Hero. Jeszcze ten Blink Stalkerem to naprawdę jakby ktoś mu zabrał panowanie w myszce, w ręce. O, słabe to było. Niestety. 10 kolejnych probek padło, 19 do tej pory, jest 7 minuta, no. Ekonomia Hero poszarpana jak twarz Wiedźmina. Jak będzie zaraz wyjazd Klema i kto wie, może go tak już poniżej 10 minut będzie w stanie pokonać. Wyjście lądowe. Jednostek dużo ma Klem. Hero musiałby pewnie... O, Zalotę przyzywa. Musiałby pewnie sporo jednostek teraz wypluć. Tutaj jeszcze kajtuje. No właśnie, aj. O, wow. Chciałem powiedzieć, że Stalkera stracił, ale nie stracił. Został podniesiony. Ładna zagrywka. No nie, no nie uwierzę, że straci Warp Prisma, bo to już będzie chyba GG moment tak zwany. Ucieknie, nie ucieknie. No miał odrobinę szczęścia. Hero wychodzi na mapę. Ja nie rozumiem niektórych manewrów Koreańczyka. Jest po prostu YOLO. I Klem natychmiast zabija Immortale do Medivaca i ucieka. Trochę się wystraszył. Trochę bardziej niż myślałem. I no, odpaliła w zelotów. Klem mając zdecydowanie większe siły, ucieka. To jest też wielka zaleta Hero, że on właśnie tak praktycznie zawsze atakuje i nigdy nie wiesz, a może jednak ma przewagę. No, ale nie powinien mieć, no. Klem też chyba taką świadomość ma, a że rozwaliło tak dużo probek, że to chyba nie ma opcji. Raven jeszcze może powrócić. Może zaatakować za chwilę autoturetem. Ale to chyba będzie tak, jest bateria, więc jeden autoturet za wiele nie zrobi. Słuszna akcja. Tutaj w ogóle jest Warpism atakowany przez Wikinga. Tutaj jeszcze lekka zaczepka. Ej, o, chwilę mu złapie. O, złapał mu tego Warpisma jeszcze. Rewelacja. I to jeszcze przy okazji, gdy przepędzał z tego miejsca przeciwnie. Jeszcze tylko zabrakło, żeby autoturety tutaj zrzucił dwa. Klem. Chociaż dopiero teraz Raven ma energię. No, szybki Klem. Znowu może wyjdzie na mapę. Zostawił trzy siege tanki. Nie wiem, czy nie lepiej, jakby jakiś jeden był na wzniesieniu. Ale to też jest niezła miejscówka dla nich. Zloty wysłane w dolny lewruk mapy. No, gramy makro chyba. Klem jest wiadomo, że do przodu, ale w takich długich grach no, Hero też potrafi błysnąć. Wystarczy właśnie jedna dobra batalia, jakieś dwie kulki, czy jedna nawet może wystarczy i z powrotem będzie w rozgrywce. Dwie proby padły. Mała walka na środku. Tutaj no nie ma zlotów. To akurat może Klema trochę... No, poranić przez trochę mam na myśli bardzo. Kurczę. Jest jakaś obrona, ale naprawdę niezbyt imponująca. No, Klem na pewno wie, że w takiej sytuacji musi mieć większe siły idąc od frontu. Hero pewnie podda swoją czwartą bazę, bo też widzi, jak dużo jest terana. Tutaj nie należy
się konfrontować. Miny pięknie uderzają w zelotów, masa z nich jest obita. W pierwszej bazie już jest barykada podniesiona, jednostki będą w stanie zabezpieczyć Klema przed kontratakiem. O, ciekawe, niezłe force fieldy chyba nawet. Może switch tanki uda się rozwalić, blinkuje się ofensywnie Hiro. Podejmuje ryzyko. Nawet, kurczę, chyba źle to ocenił, mam wrażenie. Ale te kontry, 17 CV zniszczonych za 10 probek. Hiro też oczywiście stawia bazę w innym miejscu, bo na godzinie 9 pełna presja. Tam jeszcze był od pleców Raven z autoturetami. Wszystko, co tylko można. I podbiega Klem. Gdyby nie ta kontra, gdyby nie te 20 już aż SCV zniszczonych. Pełny. O, to było, to zabolało Klema. Jego, no i teraz ma takie same zaopatrzenie, jak to się stało? Przed chwilą takie prowadzenie. I teraz jeszcze przecież masa tych maruderów, może nawet medivaków zostanie zniszczona. Przyspiesza Klem, panika lekka, uciekamy. No ale ucierpiał. No i gra się trochę zresetowała. Magiczne kontry zelotowe, tak się zastanawiałem właśnie patrząc na... A to ile tych zelotów jest na ustawienie Klema na mapie, tak myślałem, a może się zacznie wycofywać, bo to nie jest jakieś 8 zelotów, tylko tak bliżej 18. Można się wystraszyć. Widzę, że znowu Raven będzie wlatywać za to turetem. Poprzedni atak no, rozwalił te z baterię. Z tej strony dwóch zelotów to wiele nie zrobi. Ale Hiro ma większy limit ogólny. Przede wszystkim większe wydobycie będzie tutaj oczywiście bardzo ważne. Znowu autoturet i dwie proby zniszczone. No, żeby wygrać tę mapę, to trzeba będzie to naprawdę jakoś skillowo rozegrać z pozycji Klema, bo Hiro łapie wiatr w żagle, zbiera już z tej bazy. Proba jedzie na Xel'Naga, może też, żeby postawić bazę w dolnym lewym rogu. Po złoto może iść Hiro. Hiro ma teraz dużo więcej swobody. Pięknie to rozegrał. Trochę przypadku też było w tym na pewno, że akurat jak Klem dochodził do jego bazy, to akurat te zloty wbiegały, no ale to też są scenariusze, które się wcale tak rzadko nie zdarzają na pewno Hiro. Wielu Protossów tak gra. No i też na pewno dobra decyzja z poświęceniem czwartej bazy Protossa. Klem swoją czwartą będzie konstruować. Pogodził się chyba z tym, że dobra, łatwo tego nie wygramy. Mimo, że było tak dobrze, trzeba po prostu no, się rozwijać. Ekonomia. Czwarta, piąta baza, jakieś ulepszenia, które no trochę się wydają nawet znowu późne, podobnie jak na pierwszej mapie. To jest jakiś zagadkowy pylon na złotej bazie, ciekawe czy planuje już tam zaekspować Hiro. O, kuleczka, nie połączy się. Za spokojem omija kulę przeciwnika Klem, no za wyjątkiem Ghosta, który musiał to przyjąć, jak widać, na klatę. Oj, Klem chyba chce wjechać z byczka, może Hiro faktycznie za daleko podszedł, może kule są nieprzeładowane. Tylko jedną można było rzucić przed chwilą. Jest baza w dolnym lewym rogu postawiona przez Hiro. Wikingi trochę pochopnie, chociaż nie wiem, czy tak pochopnie lecą, bo i Stalkery były niszczone przez piechotę, są znowu kule zagrane. Boże, jak skromne są zdobycze Disruptorów, no trochę za mało. I Klem dalej chce walczyć. Ciekawe, czy w to wjedzie. Wydaje się, że chyba niekoniecznie może. Jeszcze pod baterią. Tak jest, wycofanie Klema. No tak lekko wystraszył rywala. I od razu plus 3 do ataku. Obaj zakolejkowali, teraz mają te same umocnienia. Mamy diwaki. Wypełnione jednostkami polecą, ale tam przy krawędzi i w sumie przy Xel'Nadze też. No, 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 dokładnie. Jest wizja Hiro, więc on doskonale wie, co do niego zmierza. Pytanie, czy patrzył, czy spojrzał. No teraz to już wie na pewno, bo Xel'Naga została odbita przez desanty Klema. To już musiał się dowiedzieć. No nie wiem, czy ta walka dla Hiro jest dobra. Zobaczymy. Uj, ale tu jest dużo ważniejsza. Leci też przy krawędzi Raven. Ponownie. W Planetary Fortress nie ma co wchodzić, to na pewno. No i tak jak wspominałem, chyba nie za dobra batalia wybrana przez Hiro. Może się cofnie jakimś recallem. A tu jest jeszcze niegotowy Nexus, to nie da się wykonać teleportacji. Pylon niszczony, tutaj oczywiście autoturety. Jakżeby inaczej, od razu namierzają baterię.
pierwszej kolejności, raczej jej się trzeba pozbyć. Warpism leci na kontrę. I leci kulka. No nawet sporo zrobiła, ale Klema to nie zniechęca, leci. Dobry, ale nieperfekcyjny unik. I kolejny, nie nazwałbym tego unikiem. Sporo traci, no ale też niszczy Disruptory w tym procesie Klem. Może idzie nie najgorzej. Tutaj oczywiście próba złapania mediwaków. Parę jednostek Klema też padło. Dalej od frontu odchodzi zawodnik Teamu Liquid. I są zaloty do pierwszej bazy. To chyba go zmusi do powrotu, tak jest. Są jakieś jednostki. Tutaj też jest trochę do obrony, a więc może jednak zawalczy na środku Klem. Skoro raczej przeżyje ten odwet. Widzę, że hotkey do całej armii został użyty przez Klema. Jego Raven cofa się przez mapę. Te dwa mediwaki, które atakowały w okolicach godziny 12, również się cofają. Może zatrzyma to. Boże, tu cały czas jest walka. Jak oni się w ogóle decydują, w których momentach walczyć, jak tam cały czas w innych lokalizacjach jest co robić. Tutaj też stalkery męczą Klema. Dziwny oddział. Powracający mediwak zniszczony. Tutaj Raven tak samo w tarapatach. Jeszcze raz batalia od przodu, a raczej takie lekkie wymiany. Ale ktoś w końcu wyjdzie z niej górą. Tutaj była kula, która nie trafiła Klema. On akurat nie patrzył, ale też nie było zasięgu. No i kolejny skan. Klem próbuje ocenić, czy wygra batalię, czy też nie wygra. Protosa jest raczej więcej. Zwłaszcza jak poleci kula Disruptora. No trzeba po prostu uciekać jako Francuz. Wsteczny bieg. Przy okazji Klem zajął piątą bazę na godzinie 6. Raczej jeszcze nie ma tam planetarki. I kula. Jeden Maruder oraz Marine złapany. I kolejna kula, ta chyba... Kurczę, zawsze coś łapie Hero praktycznie. I tutaj znowu Stalkery powróciły. To są fajne zagrywki, jakie prezentuje Koreańczyk. Pytanie, czy będą wystarczające. Disruptor znowu złapany. Pędzi Klem chyba przed siebie. Te kule uniknie ze stratą jednego Marina. Stalkery zostaną obronione. Ale jeszcze trójka przeżyje. W wielu miejscach, intensywnie, cały czas sobie próbują nie oddać nawet kawałku pola. Nikt jeszcze nie uznał, że może właśnie tak do końca walczyć w tej bitwie frontalnej. Hero chyba się zagapił lekko. Późno zaczyna kontrolować swoje siły. To jest w ogóle Raven w pierwszej bazie Hero. Jakiś zawieszony w powietrzu. Zapomniany jest Desant. Dwa ghosty, Maruder, Marine. Disruptor jeszcze jeden został wyłapany. Kombinuje troszkę Klem. Kombinuje. Widzę na minimapie, że znowu Ravenem będzie jakaś kontra uskuteczniana, ale tu akurat nie ma czego niszczyć. Tam nie ma jeszcze probek. Poleci do innej bazy Koreańczyka. Tutaj, dokładnie. Tu jest świetna lokalizacja dla autoturetów, ale... Nie był w stanie się połączyć, ten Disruptor. Poluje na nieuwagę przeciwnika. Jeden i drugi. Ale taki krytyczny moment... świetne podniesienie. Krytyczny moment nieuwagi jeszcze się nie odbył. I kuleczki dwie naraz. Tutaj zabolał na pewno Klema. Hero traci Kolosa. Kolejny unik. Jest trochę obrażeń, które zrobił Disruptor. Dalej walczą. Dalej każdy z nich chyba uważa, że może... Powinien do końca się wymieniać, ale może Hero się przeliczył. Zaraz będzie po Kolosie, już trzecim. Świetnie zniszczone Disruptory kolejne. Jeszcze prawie Immortala wyłapał Klem, bo on często celuje w konkretne jednostki, i pod planetarkę. Wtedy sytuacja jest niepewna. Za planetarkę się chowamy i wtedy jest świetnie. Mamy taką tarczę w postaci budynku. I piechota długo żyje. Ten sam limit, to samo zaopatrzenie, ale wydobycie prezentuje się całkiem okazale dla Hero. Chociaż autoturet naprawdę jest niesamowity, ten Raven. Jest to cały czas ten sam Raven od początku gry, aż sprawdzę. Tak, to jest cały czas ten sam. 22 jednostki jednym Ravenem. Taki Hero Raven Klema. Znowu lekki przerzut. Ciekawe, że Ghosty tak często pakuje do swoich mediwaków Francuz. Może odpuści potyczki frontalne Hero, tylko że Klem, jak mu pójdzie na godzinę 9, to bez problemu zniszczy te bazy, a tu są jeszcze te istotne robo-facility. I ponownie autoturet. Hero natychmiast się na niego może rzucić. Akurat stał w pobliżu, to jest świetny obserwer swoją drogą, bo Hero zauważył, że Klem idzie na górę, od razu, pod planetarkę. Nie trzeba go dwa razy zachęcać i przekonywać. Klem chyba nie zdawał sobie sprawy, że...
takie zagrożenie w ogóle istnieje. Niezły Disruptor zmusił do podniesienia i planetarka pęka natychmiastowo. No i teraz najciekawsze, czy Hero zrobi recola, czy jednak będzie chciał iść dalej na bazę przeciwnika. Chyba wychodzi z założenia, że ma tę złotą bazę. Ten co prawda o niej wie, ale nigdy nie pofatygował się tam jakąś większą grupą jednostek. Leci recall, więc jednak nie chce stracić tej lokalizacji Hero. A Disruptory. No i kula. Ach, i te podniesienia, drobne, ale ważne. Im mniej jednostek straci, tym więcej zaraz będzie mógł gonić Hero. Ale to Hero ma teraz więcej. No i jeszcze 1500 minerałów za nadrzut, czyli jakieś 15 zlotów. Może sobie za momencik na szybkości przyzwać. 11 warp gate'ów ma łącznie Hero. Świetnie przepędza Klema. Tu jest oczywiście kolejna baza, no. Nieumęczony jest Klem. Cały czas pracowicie się wycofuje, gdy lecą w jego kierunku kule. Tu ile ghostów. A to taki oddział poboczny miał być. Ale bez medivaków. Tu kolejny autoturę. No dalej ten naprawdę 25. Już urwał probek. Nie ma litości. Patrzę co się... A, tutaj jeszcze jakieś dwa ghosty się zakręciły. Oddzieliły od stada. Może to czas rozwalić złotą bazę. Cały czas z niej przecież coś i rozbiera. Tylko też nie może dać się złapać Klem, jeżeli przyjdzie tutaj reszta jednostek Protosa. Ale nie no, świetnie teraz. To się na pewno dobrze wymienią przez momencik. Klem ogólnie ma większe siły na mapie, ale zdecydowanie mniej zbieraczy. Tylko, że też nie wszystkie proby Hero pracują. To widać po tym, ile on zbiera minerałów na minutę. Przy 91 probach to ponad 3000 minerałów na minutę spokojnie powinien mieć. A zbiera jakieś ponad 2000. O, ładnie. To było świetne podejście. Zniszczenie Disruptorów, tych, które mogły mu zrobić krzywdę. No i darmowa, może nie darmowa, ale praktycznie darmowa baza. Oj, ten gołąb parapet warprismem. No i Hero znowu się kruszy. No nie, i tak po kulach go. O Jezu. No dobra, jeden Disruptor walnął, ale to i tak się nie opłacało Hero. Jeszcze Wikingi pękają, chociaż pozbyły się Kolosa. 23 proby przy okazji. No i ten Nexus i Hero mniej zbiera, mimo że ma więcej probek. Klasyka Protosa. Po prostu nie ma skąd brać. Nie ma gdzie zbierać. Ta baza w górnym prawym rogu jest chyba ostatnią deską ratunku. Próby jak patrzą, jak na wyrocznie. Ale dobra, już zaczęły pracować. Klem nie wie o bazie w górnym prawym rogu. SCV pękają, dwie sztuki. I działamy, wchodzimy, wchodzimy. W Immortale. Prosta decyzja, odsłonięte. No może Sentry jeszcze też miałaby sens. No i nieporównywalnie większej siły Klementa. To jest pusty medivac, więc nawet nie będzie aż tak bardzo szkoda, jeżeli padnie. I tu jest kolejna baza, no i Hero widzi to. I co tak naprawdę może zrobić? No jeszcze się nie poddaje. Cały czas ten obserwer tutaj patrzy, no. Więc wielka informacja zawsze dla Protosa. Jak się rusza teren, gdzie się rusza, czym się rusza. Ale nic z tymi informacjami chyba aktualnie zrobić się nie da. Atak w górny prawy róg mapy, do tego połączony z atakiem na dziewiątą. Klem tylko musi ustalić, gdzie lepiej robić uniki, gdzie więcej uwagi skoncentrować. No i pewnie tam, gdzie są Disruptory. O, tutaj widzę, że kuleczki już nawet zostały zniszczone, jakieś poleciały, ale zero strat Klema. Za to zniszczony Nexus. I tutaj tak samo, może kajtować do samego końca. No fantastycznie to rozegrał Klem, nawet nie wiem w którym momencie, jak Hero przecież prowadził. To i tak Klem znalazł sposób, żeby to wszystko wymikrować. Steampaki do przodu. 2 do 0. Lecimy. W górnym lewym rogu Hero, Weibo Gaming. W dolnym prawym rogu Team Liquid Klem. Genialnie mu to idzie. Nawet z ciężkiej sytuacji, z opresji potrafi wyjść obronną ręką Hero, jak wcześniej wysłał probę, no. To była proba po Pelonie, a może nawet trochę wcześniejsza, bo zobaczcie, że Klem nawet nie może koszarów postawić tutaj, gdzie chciałby. No, Hero robi wszystko, żeby jakoś wybić Klema z rytmu, nie? Te dziwne zagranie na pierwszej mapie z Proxy Gatewayem. Na drugiej mapie w sumie też tak inaczej. Starał się to wszystko rozgrywać. Generalnie czaruje, biega dużo, lawiruje. A teraz próba już wybicia od samego początku, w pierwszej minucie gry. Blokada na koszarach, no ale Klem i takie manewry zna. Po prostu ustawia koszary nie tutaj na rampie, tylko przy command centerze, też będzie dobrze.
A próba będzie jeszcze przez dłuższą chwilę tu się kręcić i przeszkadzać przeciwnikowi. Ciekawe, czy Clem zagra Reapera, a jednak Marine. No i teraz lekka decyzja jest do podjęcia właśnie. Chyba będzie po prostu ekspansja na dole. Hero jeszcze nie zdaje sobie z tego do końca sprawy. Może teraz tak wstępnie. Ciekawe, czy poleci pylon, ale nie poleci. Podoba mi się ta kontrola Francuza. O, i teraz Marinem go. O, i akurat SCV na prawą stronę, więc nie ma szans. Nie ma szans ta próba się uratować chyba. Czy ma? Ach, jaj. No to są te detale, jak to mawiał klasyk, no. Fury nie zrobi, ale krew wypije Clem. Jeszcze tak wyszło, że sobie propkę ubił. Zawsze to jest nieprzyjemne dla Protossa. No i co zrobisz? No Hero się tak stunylował. Klapki na oczy i tylko w tę probę, żeby zadać trochę obrażeń. No i no tak średnio bym powiedział. Rafineria, tutaj oczywiście fabryka. Jak widzimy, na spokojnie. Jeden Marine za jedną probę. Za wiele jeszcze się tutaj, jak widać, nie wydarzyło. O, Clem chyba znowu będzie robić presję właśnie z Medivaciem, Cyklonem, ale też, co ciekawe, mina. Pytanie, jak ta mina będzie użyta. O, jak nie wiadomo, co robić, to widzę, że Forgate Blink leci. Broń ostateczna Protossa. No trzeba zmieniać zagrania, żonglować tym wszystkim. Ja mam nadzieję, że ta kontrola Hero ulegnie poprawie, bo były spore niedociągnięcia na poprzedniej mapie. Nawet nie mówię o Disruptorach, tylko chociażby tam na początku te Stalkery, które się przytuliły nie tam, gdzie trzeba. No miał bardzo ciężki początek. Może chociaż ta jedna mapa będzie miała pozytywny start dla Hero. O, ucieknie, czy nie? Nie ucieknie ten Cyklon. Hero jakie dziwne ataki robi, no. 3 Stalkery, 2 Adeptki, idzie do Terana, który z kolei nie ma bunkra. No, ten też chyba zaskoczony w ogóle tym wyjściem, ale nie wiem, czy to wyjście dojdzie do końca. O, ale za to ta kontra. No, czasami kontra jest ważniejsza niż właśnie brak obrony. SCV do obrony, mu też widać, że natychmiast rzucony przez Francuza. Ładnie grają. O, jak zwykle parę probek paść musi tutaj. Jako taka obrona, chociaż bunkier nie powstanie, ale zaraz będzie Siege Tank do pomocy. I po prostu leczony Marine podniesie, aż myślałem, że podniesie. Ale na pewno dokończy te ranne proby. No nie ma opcji, że nie. Odleci Medivaciem, tak, i zostanie Marinami. No jak 9? Jakie 9? 10 probek padło. Piąta minuta gry. Stalkery oczywiście też już... czerwone. 11? A co tu się stało? Można Medivac? Medivac padł, nie wiem jakim cudem, może hotkey do całej armii odpalił Clem niechcący. Ale aż niesamowite, jak dużo padło ekonomii Protossa, chociaż Clem ma większe straty nominalnie. I tak niesamowite jest, jak ciężki jest to początek dla Protossa przy otwarciu z 4 gatewayami. Tu jest drugi Siege Tank, Hero zaryzykował i... nie wiem, czy już nie pożałował takiego manewru. Może liczy, że jeszcze dalej za ciosem pójdzie. Stalkery dobiegły, te, które broniły przed chwilą jego bazę. A tutaj cichaczem Banshee. Trudny początek. Powiedzieć to jak nic nie powiedzieć. Jak nie urok, to Banshee. I autoturet zaraz też do obrony, do pomocy będzie. O nie, Hero, te salwy na Stalkery to trochę boli, trochę za bardzo, Boże, jaka to powolna ta reakcja, bo on też chyba nie miał warpina, albo reakcji, albo nie wiem czego. Aj.
Jacie, no 10 kolejnych padło. 22 proby, oczywiście 10 CV też woli, ale... No widać... po liczbach, że... No Hiro nie może być zadowolony z tego startu, nawet nie buduje jeszcze trzeciej bazy, za chwilę ruszy jej budowla. O teraz... chodzi do pierwszej bazy, bo jeszcze upatrzył sobie supply depota, tu jakaś losowa SCV Klema przyjechała. Bunkier się kończy. W pierwszej bazie do pomocy, fajny snipe Marudera. Klem też mógł sobie trochę pomóc. O, obserwer zniszczony. I to też ograniczy manewry, jakie Hiro w ogóle może przeprowadzić. Jak nie widzisz, no to chyba nikt nie będzie wskakiwać do przeciwnika. Ta losowo ustawiona SCV została zniszczona. Ósma minuta gry. Na razie faktycznie Hiro w ciężkiej pozycji, ale może nie jest tak źle. Jeszcze na pewno trochę będzie próbował ugrać stalkerami, wycisnąć no, choćby tego supply depota by się przydało, jakby rywal pozwolił. O nie, ale zarył teraz. O Jezu, jak zahaczył o krawężnik w dramatyczny sposób. No i straty są. Strata każdego stalkera, bo boli niesamowicie. Chociaż jestem zdziwiony, że tylko 5 padło ich do tej pory. Dziwne miejsce, żeby zostawić stalkery, trzeba przyznać. Nie wiem, że on do jakiegoś recola użyje. Zobaczy. O, okej. Okay. Ale siege tank zostawiony mądrze przez Klema. O, Bagieta znowu się wycwanił. Tutaj autoturret, który akurat nic nie był w stanie wyciągnąć. Tu jeszcze lata warpismem Hiro. Gdzie można, gdzie się da, po prostu robią wszystko. Wszystko i wszędzie. Wyjście Hiro na mapę. Chaotyczna rozgrywka. Ale Klem ma właściwy rytm. No i Hiro chyba spróbuje zaatakować w swoim stylu, czyli mając mniejsze zaopatrzenie, wydaje się, że mniejsze siły, mniejsze szanse. Klem dopiero teraz plus jeden zaczyna, Hiro będzie mieć to ulepszenie za około 10 sekund, nie wiem czy będzie czekać, chyba niekoniecznie, szybko zniszczona mina, teraz można podnieść te kilka jednostek medivakiem, tak też robi Klem. Forcefieldy trochę utrudniają zelotom dojście. Oj, nie było warto, oj, nie warto było szaleć tak. Skoczył, ale... nie poszło. Nie bardzo. Ucierpiał istotnie Hiro. Straty. Chociaż nie jest to taka wielka różnica w stratach, ale w całej rozgrywce widzimy, że Klem się wysuwa na piękne prowadzenie. Warpism leci już do pierwszej bazy z zalotami. Raven rotuje do drugiej bazy Protosa. A stalkery chciałyby jakiegoś Marina chociaż za darmo wyciągnąć, ale nic z tego. Czwarta baza Klema już się buduje. Tutaj oczywiście autoturety do drugiej bazy. Aha, na baterię. Teraz na proby z kolei, tak zmienia cele trochę Klem, może już wiedział, że te baterii tak już nie rozwali, to chociaż dwie probki wyciągnie, pewnie tak było. Piąta baza Hiro. Czegania stalkera. Ej, Klem nie ma konkasji w szans? Nie no, ma. Wydawało mi się, że nie zadziałało spowolnienie. Medivac leci. Osamotniony w przestworzach, ale ma 8 marinów na pokładzie i to jest taki oddział chyba typowo do niszczenia probek. Tutaj na pewno będzie takich sporo do wyjaśnienia. Raven jeszcze cały czas wisi na godzinie 9. Uspokoiła się rozgrywka. Dziwne, że Klem tak niechętnie wychodzi na mapę. No Hiro chyba wykorzystuje fakt, że po prostu no, nie sposób się go nie bać, jak on w każdym momencie, nieważne czy jest do przodu czy do tyłu, w każdym miejscu na mapie może na ciebie nagle wyskoczyć z zalotami.
fajnie gra ta wizja, te pelony na mapie, tutaj. Tu jeszcze jakaś proba. Dużo widzi. No i mamy właśnie desant Klema. Na razie poza polem widzenia Protosa. No Nexusa to chyba nie zdąży zniszczyć. Hero wychodzi na mapę. Ciekawa reakcja po tym, jak dostał dropa. Żeby jeszcze dalej gdzieś tam iść, może pod kątem blokowania czwartej bazy Francuza. Może rozwalić skałki, może pójść oczywiście też dookoła. Warpism leci z zelotami do zapewne pierwszej, może trzeciej bazy Klema. Jeszcze skałki Hero. No i rura. Czwartą bazę, jeszcze nie gotowa planetarka. Korci, kusi, może forcefield... Aj, nie. Nie chcę forcefieldować, nie chcę blokować przeciwnika. Tutaj warpism padł właśnie, od wikingów dwóch. Szybko to się stało, no bo dwa wikingi. Jeszcze był w razie czego turret. Jakby jakimś cudem Hero wylądował, to jeszcze te mariny na niego czekały. Po prostu potrójnie zabezpieczony Klem. 200 na 200. Może poczeka jeszcze na wzmocnienia. Chyba jak ma 200 na 200, to już nie będzie wybitnie wyczekiwać tych ulepszeń Klem. Tylko idzie po swoje. Pylon pozostawiony na mapie. No Hero chce dokładnie wiedzieć, gdzie idzie teren. Nawet jeżeli ma stracić pylona. Anulował, proszę. Jeszcze anulował go. Zdążył. I od razu na dziewiątą Klem. Świetny MP. Złapie jednego ghosta kulką. Nexus nawet nie został anulowany. Zniszczony, więc 400 minerałów w plecy. Na razie nie napotyka oporu Klem, więc idzie dalej naprzód. Tu jest jakiś zelota. No, był zelota kontratakujący. W kierunku godziny 12 chyba się kieruje Klem. Świetne MP. No i jak Protoss chce walczyć, Klem jest cały gotowy. Znowu zaloty w kontrataku, ale bunkier to obroni. Świeżo produkowane jednostki również. Jeszcze trochę kolejnych zalotów wysyła Hero na kontrę. No i tutaj oczywiście w głównej batalii trzeba z tego jakoś mądrze wyjść. Uuu, ładne. Ej, to były świetne kule. To były genialne kule Hero. Może w końcu jakieś ożywienie u Protossa. Od razu ofensywny blink. Łapie wikingi, łapie co może. No, Klem pożałował tego wyjścia na mapę zapewne. Jest znowu trochę spokoju dla Hero, żeby odbudować najważniejsze jednostki. Jeszcze raz desant. Chyba nie wystarczy na... Chociaż zobaczy... O nie, na pewno nie wystarczy na kanona. Klem od razu przerzuca się w inne miejsce. Tutaj powraca w blasku chwały Raven. Może trzy autoturety umęczą kanona, aż jestem ciekaw. Bateryjka pomaga, ale już nie ma energii. A jednak i tak wystarczyło. Piękna sprawa. Od frontu niewiele się dzieje. Desant Klema zatrzymany. No, tak trochę się osłabiła inicjatywa Klema. Hero od razu chce wykorzystać sytuację. Od razu wbiega do rywala. Szuka dobrej batalii. Na razie kula nie jest w stanie niczego trafić. Ładne MP. Znowu kula w zasadzie trafiła zelotę. Ale tylko jednego. Kolejną kulę zniszczył Klem. Olu teraz genio... Jak wypatrzył Klem okazję i wszystkie kule Protossa zostały wymazane. Kolejna dobiega. Liberatory do obrony. No nie da się Klema zajechać. Sorry. Nie w tej chwili. O Boże, jak wszystko się idealnie dla niego ułożyło. Hot do całej armii też użył Klem, więc też lekko spanikował. No i Kolosa nie. Kolosa nie jest w stanie zniszczyć, ale jak świetnie pracowicie przestawiał liberatory. Bardzo dobra kontrola. 10 zelotów od razu warpuje Hero. Nie chce mu dać chwili spokoju. Liberatory natychmiast się chcą wyżyć na Stalkera. Już po Stalkerach jest. Co robi Hero? Tutaj już nie można walczyć. Na pewno nie. Oj, nie. Trochę za bardzo się podjarał jak Lord Kolumbijski. No i przeszarżował. I Stalkerami, i zelotami za bardzo. Gramy dalej. Jak widać, dużo baz, dużo wydobycia cały czas ma Hero. 84 proby świetnie pracują na jego sukces, no ale nie może sobie pozwalać na takie wymiany. Najpierw zepsuł Glendra, zepsuł Hero. Jakby wiedział, że tutaj te medivaki przelatują, no ale nie. Stalkery by oczywiście za tym bardziej goniły. Jeszcze raz Hero przymierza się może do ataku na godzinę 6. I liberatory. Ustawiony tak jakby dwa w jednym.
Mocna rzecz. Tu jest oczywiście kontra zelotowa, na którą jest bardzo przygotowany Klem. Też łatwo będzie niszczyć zeloty, skoro nie ma zbyt wielu ulepszeń do pancerza. Protoss dopiero teraz wjeżdża mu plus 2. Da radę Klem, spokojnie. Tutaj jeszcze próba zniszczenia i udana. Jednego Disruptora, może kolejne będą też padać. Co najważniejsze, Klem jeszcze ma tutaj dropa. Hero się sypie. O nie, no i pokula go jak zwykle. No sorry. Są momenty przewagi Hero i to są bardzo przekonujące momenty. Ale potem nagle coś się dzieje, Klem zaczyna mikrować. Dużo lepiej jak czuje dodatkową presję. I przewaga wraca na francuskie miejsce. Klem przy okazji zajmuje kolejną bazę. No i tak właśnie przywalił Hero. Stracił przewagę. On z liberatorami to będzie bardzo ciężkie zadanie, jak wiemy. Fenix to będzie świetne do czyszczenia też medivaków w górnym lewym rogu. Powolutku to sobie ogarnie. Ale Klema myślę, że to jakoś wybitnie nie interesuje. Już leci rozstawić liberatora. Oczywiście zasięg do liberatorów jest opracowany, a nie, on tutaj chce defensywnie go mieć. Ciekawe, czy jeden liberator zniechęci Hero. No i nie tak łatwo go zniechęcić. Jest pięknie. Tutaj oczywiście desant, ale został obroniony przez Hero. Tam i tak były tylko dwa marudery w tym zrzucie. Także niewiele. Ten ostatni liberator też zniszczony, ale mimo wszystko blokował wydobycie na godzinie 12. Klem w natarciu. Ma większą, ewidentnie dużo większą siłę. 40 limitu armii różnicy. Jest tylko walczyć. Utrzyma bez problemu tę rampę za pomocą liberatorów, a nawet pewnie z niej zejdzie, no bo co ma go zatrzymać? Nie ma disruptorów, jeden kolos to za mało. Od pleców stalkery atakują, Klem natychmiast reaguje i chce się ich pozbyć. No nie może walczyć w polach liberatorów Hero, po prostu. To nie jest dla niego miejsce, on powinien szukać jakichś kontrataków, może Dark Templarami, ale go nie stać. Za dużo stracił, za bardzo się wykosztował wcześniej. 4000 różnicy właśnie w stratach na niekorzyść Protossa. No to nie będzie też... Oj, Dark Templarów. No nie wiem, kto tutaj kogo okrąża. Hero próbuje, ale to jak dla byka kartofel, po prostu liberatory się rozkładają i nic nie może zrobić. Walka bezpośrednia nie jest dla niego dobrą ścieżką. No i chyba kolejna mapa dla Bagiety. Wszystko na to wskazuje. 100 limitów różnicy, z tego się już na tym poziomie raczej nie powraca. Na pewno nie Protossem za często. Tam jeszcze chce się, aha, obronić. W sumie to co ma w bazie, to mu wystarczy do obrony. Tym to już może iść na przeciwnika, albo go okrążyć. O, taka kanapeczka na koniec. No może tak sobie zagrać jak chce w sumie Klem. Z każdej strony na Protossa. Już tak trochę dla zabawy, normalnie pewnie by ruszał na wrogie bazy. No to i tak już nic nie ma do obrony. No dokładnie, finalne okrążenie. GG, nawet nie chciał na to patrzeć Hero. Kolejna mapa to Amphion. W dolnym lewym rogu oczywiście, no, Duma Francji, Klem. I z drugiej strony ostatnia nadzieja Protossów i Korei Południowej, Hero. Musi wygrać 4 mapy z rzędu z Klemem. Z Klemem, który jest naprawdę nie do powstrzymania póki co. Gra kapitalnie, gra genialnie, nic nie przegrał. Wszystko jest w stanie ugrywać. Jedynie z Reynorem miał w sumie takie realne problemy. Klem na tym turnieju to jeszcze było w fazie grupowej. Wygrał 3-2 ostatecznie Francuz. Ale musiał się z Ryszardem umęczyć. Reynor widocznie był na niego też nieźle przygotowany. Gracze wiedzieli z całkiem istotnym wyprzedzeniem, na kogo zagrają w pierwszej rundzie, no i na kogo mógł się spodziewać Reynor w drugiej rundzie zagra. No, na Klema oczywiście. Chociaż też był potencjał, że spotka się z klasikiem, ale na pewno było tyle czasu, żeby się przygotować na jednego i drugiego. Ale tak samo Klem miał masę czasu do przygotowania. To jest dopiero 4. pojedynek Klema w Riyadzie. Niektórzy inni gracze, chociażby Hero, musieli zagrać tych pojedynków o wiele więcej, żeby dostać się do tego etapu, no ale Hero wszystkiego nie wygrywał. Poległ z Serralem po raz pierwszy, potem po raz drugi, ale potem w knockout brakecie no już tylko wygrywał. Inaczej by go tutaj nie było. Ale być może kres Koreańczyka nadchodzi, bo jeżeli on już w co najmniej dwóch grach miał taką ładną sytuację, ładną pozycję, przewagę i zaprzepaścił, no to czy może tutaj sensownie liczyć na jakieś zwycięstwo? No może będzie jakiś Hero moment. To jest magiczny zawodnik Protoss. Gra dziko, gra odważnie. On ma też swoją drogą
statystykach, które dają sobie graczem nawzajem, ma największy współczynnik ataku. Po prostu nikt nie atakuje tak jak Hero, on cały czas do przodu. Dali mu 99 maksymalnie, Soral na 98. No tylko, że on póki co nie może zrobić takiego ataku kończącego. Obrażenia bywają spore, ale nie krytyczne. No zbyt pancerny jest Klem tym teranem. No i tutaj jak widzimy pylon numer 3 postawiony. Niektórzy lubią stawiać tutaj drugiego pylona, żeby blokować potencjalnego Reapera. No ale Reaper na razie się po prostu oddalił w innym miejscu. Pylon od przodu. No mi się szczerze mówiąc tutaj właśnie podoba ten drugi pylon, tak jak to zrobił Hero, bo w razie czego można zrobić baterię czy jakiegoś gatewaya, to wiadomo, że też raczej tutaj zagra. Klem robi cyklona, mariny, no i starport wiadomo też. To się wydaje, że to jest idealne dla Klema. Na razie. No i drugi cyklon. Swoją drogą, gdy widzisz Stalkera Sentry, to szczerze mówiąc ja bym się Stargate'a nie spodziewał i może na tym polega wstępnie misterny plan Hero. No i jest bateria, to jest bardzo ważne, no. I zobaczymy, co zobaczy halucynacja. Hero nie wysłał nigdy zwiadowcy, wszystko w ekonomię szło. Na razie otwarcie Klema wygląda jakby no po prostu chciał zaatakować wcześniej. On uwielbia te pusze właśnie z medivakiem, jest bardzo ważny medivak, cyklony, mariny i dużo mikrowania, bardzo dużo mikrowania, podnoszenie jednostek medivakiem, co ma opanowane. I to może być ostatnia mapa, mapa, która posadzi Klema w finale Mistrzostw Świata w Riyadzie. O, nie widział Hero? Chyba nie. No ale to po tym, co tutaj widać, to już tak jest podejrzane to wszystko. Siege Tanka już buduje Klem wcześniej. Ale on może sobie nawet nie zdaje sprawy, że właśnie on pewnie myśli, że gra na Blinka normalnie, to by wiedział, że to jest Stargate, to może tak zakładam, że mogłyby to być kolejne cyklony. No i zaczyna się... No nie, gdzie jest Hero? Boże, on myślał, że dropa dostanie do pierwszej bazy. O Jezu, ja chciał na ślepo skontrować Klem. Ojej, jak fatalnie. Jezu. A to nie mogło być gorzej chyba. Poszedł gdzieś w ogóle w bok. Nie wiedzieć czemu. No w sumie niezłe złapanie cyklonów. I medivaka chyba też. No, no, no. Ale Bagieta jak zwykle szarpie, komornik za klamkę, centry zniszczona. To już są kosztowne rzeczy. No i ta 6 probek. A to się nie skończy na 6. Jest 7, 8. I do końca. I 9. No i 9 też będzie. No i bracia Protosi. Nie ma lekko, nie ma łatwo. Co się by nie działo? Przez ostatnie 3 mapy Klem mu tyle chyba niszczył, tak po 9, po 10 probek. I weź to potem graj. Weź tu, bądź silny. Hero oczywiście idzie z atakiem lądowo-powietrznym. Feniksy tu jak zwykle są pierwsze. No i zobaczymy, czy Bagieta chociaż się skruszy. Może chociaż troszeczkę. Podniesienie, o nie, o jest za dobra reakcja Klema, bo już naprawiał od razu Siege Tanka SCV-kami, więc Feniksy też nie mogły zadawać obrażeń i... No i po prostu Siege Tank nie padł, no. Jeszcze kliknął, o i też Hero z kolei nie kliknął i nie odleciał Feniksami, gdzie trzeba. No i tak w sumie to miała wyjść fajna kontra i wyszło jak wyszło. Niby straty Klema większe. Te wartości bezwzględne jakie są to widać, 1525 kontra 1200. Ale jestem przekonany, że bardzo boli strata tych probek Hero. Ekonomia jest, no, momentami nawet nie była najgorsza, ale potem Klem miał przewagę i gramy dalej. Ale Protoss chciałby mieć na pewno trochę szybciej trzecią bazę, a tutaj po prostu nie było to możliwe. No, zwyczajny dalszy rozwój Klema. Ciekawe, na ilu w Feniksach się Hero zatrzyma. Na razie ma 6, stracił jednego. Jest to taka perfekcyjna kontrola. No już się bałem, że kolejny Feniks od razu padnie. Swoją drogą, 4 wikingi, no. I zaraz 6 będzie wikingów. Klem naprawdę nie lekceważy zagrożenia z powietrza. No i mądrze. No i tutaj jest akuracyjny Siege Tank, jakby było jakiś wjazd Protossa pod tytułem podnosimy 2 tanki i atakujemy, to jeszcze jest ten trzeci z tyłu. Asekuracyjny. Turet w każdej linii mineralnej, tutaj nawet w sumie bardziej przy tych gazach. Bo jeżeli Feniksy wlecą, to właśnie raczej od prawej strony. No fajne to ustawienie Klema w obronie, chociaż
Na razie chyba niewiele akcji zaczepnych planuje Hiro. Za to już planuje Proxy Gateway, z którego mają powstawać zaloty na szarże i pancerz. Nie ma, że boli, on będzie atakować. Nie tam, że jakiś rozwój, czy Storm, czy Kolos. No może potem, ale wcześniej będzie zaplanowany atak. Może jeszcze jednego Immortala, chyba że już uznał, że dobra, nie ma czasu. Lecimy, no nie no, dostawia dopiero niektóre z gatewayów. Jest też Observer. No spokojnie wygląda na razie rozgrywka. Patrzę z ciekawości, czy Hiro dostawi jakieś kolejne technologie. Kronobustuje pancerz. Krem na razie bezpiecznie stoi w drugiej bazie, bo i tak nie może przelecieć trzecią. O, ciekawe, czy Obserwera zauważy. On jest w miarę widzialny na takim terenie, jaki tutaj mamy. O, gdzie biegnie Klem? Okej, okay, biegnie tu, gdzie widać. Hiro i tak asekuracyjnie podnosi Marina, żeby przypadkiem się za dużo nie dowiedział Klem. Już pułapka już czeka. Ale to jest Wikingów dużo. Ósemka. No i teraz być może jest perfekcyjna chwila, żeby w końcu zaskoczyć Klema, chociaż... A nie, gdzie tam zaskoczyć? Już się cofa, już się rozstawia i miny też będą i wszystko będzie, ale chwilę, bo Feniksy podnoszą minę Siege Tanka. W sumie jeszcze trochę zlotów tutaj istnieje i te Guardian Shieldy 3 w panice włączył Hiro. Ajajaj, no nie, no piechota dalej istnieje, dalej jest. SCV w razie czego absorbują obrażenia, nie do przebicia pozycja Francuza. Za mało padło, zwłaszcza też tych SCV. I w sumie trzecią bazą i tak stoi Klem. Z wrażenia zapomniał zrobić orbitala, chociaż może nie miał minerałów w tej sekundzie. Teraz zaczyna robić orbitala, więc przekonany, że się obroni, że nie trzeba się niczego bać. Kolejkować kolejnych jednostek do obrony. Jeszcze jedna mina. No Hiro się nie przebija. Siege-Tank pięknie celował w centry, w stalkery, tam gdzie Protossa boli najbardziej. No i Klem od razu wystartował za Protossem. O, jeszcze trochę zelotów, okej. Okay. A, i podnosi się Klem. Wikingi ciekawe, bo mogą odbić. A, jeszcze zauważył Obserwera, ale to jest cwaniak z tego Klema. No i wiadomo, na wzniesienie i znowu ta sama pozycja, ta sama sytuacja. Siege-Tank jeszcze zdołał dokończyć Stalkera. No i Klem, no, Hiro ma 2, 8, 12, no dobra, 14 limitu armii, bo właśnie przywołuje kolejne, ale on prawie nic nie ma w porównaniu do Klema. No i Klem już wie, że tutaj coś musi być, skoro z tej strony tyle zelotów przed chwilą dobiegło. To się z niczego nie bierze, raczej jest Proxy Gateway. No fantastycznie to rozegrał. Czemu te Wikingi się cofają? Wcześniej leciały, ciężko powiedzieć, o co chodzi Klemowi. Może znowu hotkey do całej armii, on to dość regularnie używa. Czasami tak w panice, czasami niby specjalnie. Hiro chce aktywować. No, no, to nie było to takie dalekie, żeby mina uderzyła w piechotę. No ale to jest koniec. Koniec Protossa, koniec Hiro. No i koniec Koreańczyków na Mistrzostwach Świata. W finale Serral kontra Klem. 4-0. Kolejny jednostronny półfinał, jeżeli chodzi o wynik. Ale zacięty myślę, że momentami też był. Ale wynik bardzo. Szkoda, że 4-0, no bo ja bym to z chęcią i 4-3 zobaczył. Pozamiatane.